Cześć kochani, witam cieplutko na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny film. Dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć troszeczkę kosmetyki z firmy Vipera. Mam takie wrażenie, że są dość mało znane tutaj na YouTubie, a jest to naprawdę bardzo fajna firma kosmetyczna, dostępna w wielu drogeriach w Polsce, możecie ją znaleźć całą szafę. Także bardzo fajne kosmetyki, ja je znam od kilku ładnych lat, stosuję od wielu lat. Mam kilka rzeczy takich swoich sprawdzonych. I zacznę może od pudru, który używam już któreś n-te opakowanie, przepraszam, ale on jest taki już tutaj widzicie poździerany, dlatego że ja je noszę codziennie w kosmetyczce do pracy, żeby sobie poprawić makijaż w ciągu dnia. Jak możecie zobaczyć, denko już tutaj jest całkiem spore. I ja mam tutaj w odcieniu 703, to jest taki kolor transparentny, neutralny, dopasowujący się do kolorytu naszej skóry. Jest to puder taki dość aksamitny, bardzo fajnie się rozprowadza, jak możecie zobaczyć, kolor jest bardzo delikatny, satynowy, aksamitny. Dobrze się rozprowadza na twarzy, nie ma takiego efektu ciastka, jak po niektórych niestety pudrach mam. Jest też wersja w tym odcieniu właśnie bez lustereczka, ona jest trochę tańsza. Ten bodajże kosztował mnie 22 zł, jak dobrze pamiętam. Są też pudry brązujące, są też pudry sypkie, są też pudry z drobinkami, także naprawdę warto się rozejrzeć właśnie za nimi. Kolejnym takim moim ulubieńcem z tej właśnie firmy jest pomadka. Pomadka, którą już też mam którąś z kolei. Ja mam tutaj w takim kolorze ciemnego różu, takiego brudnego różu. To są pomadki bardzo kremowe, bardzo satynowe, jak możecie zobaczyć, kolor ma całkiem fajny. Kremowa, satynowa to nie są błyszczące pomadki, chociaż w szafie Vipery również są z tej serii właśnie takie typowo takie satynowe, perłowe. Ja mam w kolorze tutaj 27 i to jest taki właśnie brudny róż, ona bardzo dobrze się zjada ją z ust, że tak powiem, nie zostaje taki właśnie obrąbek naokoło. Także bardzo fajne pomadki, spokojnie możecie się rozglądać za nimi w szafie. Cenowo w tej chwili nie pamiętam. Delikatnie pachną, nie mają jakiegoś mocnego zapachu. Jak znajdę ceny tych produktów, to ja Wam wszystko w opisie w filmiku po prostu napiszę, żebyście mogli sobie zobaczyć. Kolejną rzeczą z tej właśnie firmy, którą bardzo lubię, to są róże. Ja mam tutaj róż w kolorze 47 i to jest taki rudy odcień. Brzoskwiniowy odcień, jak możecie zobaczyć, jest taki dość zmieszany, zużycie jest całkiem spore. Róże są naprawdę mocno napigmentowane, możecie zobaczyć, można sobie zrobić nimi krzywdę, jak się niestety nieumiejętnie je nałoży, ale bardzo fajnie się zachowują na twarzy przez cały dzień, róż jest na policzkach, nic się tam nie ściera, nie robią się takie nieestetyczne placki, także ja Wam polecam. Róże są też w kilku odcieniach, także możecie sobie popatrzeć i właśnie w takich kolorach brzoskwiniowych i bardziej różowych i brązach, także naprawdę całkiem sporo. Kolejnym takim ulubieńcem, który bardzo przypadł mi do gustu, to jest kałamarz. To jest typowy kałamarz, to nie jest taki kałamarz, które mają na przykład Rimmel czy Astor miały, że był taki cieniutki pędzelek. Tu jest taka typowa gąbeczka, jak możecie zobaczyć. Szukałam takiego kałamarzu bardzo długo, nigdzie nie mogłam znaleźć i jak się pojawił właśnie w szafie Vipery, to byłam zachwycona. On jest w kolorze, z tego co pamiętam, czarnym i brązowym. Bardzo dobrze się właśnie kreski nim maluje. I cienkie, i grube, i takie mocne kocie oczy. Nie jest to produkt wodoodporny, także normalnie każdym płynem sobie spokojnie go zmyjecie. To jest też moje już któreś opakowanie. Jedno kończę, drugie kupuję. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu. On ładnie zasycha na powiekach. Czasami mogliście w filmikach zobaczyć właśnie, że mam kreski zrobione linerem. To jest właśnie zrobione tym kałamarzem. Idealna czerń, bez żadnych drobinek, bez żadnych innych dodatków, nie jest błyszcząca, także ja Wam polecam. Z tego co wiem, to jeszcze są właśnie, tylko że w pędzelku, linery w różnych kolorach, także też możecie sobie spokojnie zobaczyć. I kolejnym takim moim ulubieńcem właśnie z Vipery to są kredki. Tutaj mam akurat dwie kredki do ust. Pierwsza to jest 357 i to jest Berry. I to jest taki bardzo ciemny, jak możecie zobaczyć, nie czerwień, nie bordo, nie wiśnia. Kredki są bardzo miękkie, bardzo satynowe. Dobrze się rozprowadzają na ustach, nie są twarde, także idealnie się obrysowuje właśnie kontur ust. A drugą to mam 354 i to jest koral. I to jest rzeczywiście koral. Zobaczcie, napigmentowanie kredek jest naprawdę spore. Bardzo fajne, bardzo miękkie.
Ja spokojnie mogę Wam je polecić. No i oczywiście nie może zabraknąć kredek do oczu, moich ulubionych. I pierwszą z nich jest 261 i to jest Naomi. I to jest taki właśnie typowy brąz. Zobaczcie, napigmentowanie kredek jest naprawdę mocne. One są bardzo miękkie, suną po oku jak masełko. Nie są twarde, więc nie drapią na powiekach. Można kredkę zrobić, kreseczkę można zrobić na górnej powiece, na dolnej powiece. Bardzo dobrze się rozblendowują. Tu mam kolejną kredeczkę, którą Wam pokażę i to jest 256 Violet. I to jest taki niby fiolet, niby niebieski, niby haber. Zobaczcie, kolor jest przecudny. Od czasu do czasu właśnie sobie ją też na dolną powiekę nakładam. No i moja ulubienica 254, czyli Ocean. I to jest taki niby popielaty, niby granatowy, niby antracyt. Ja mam w tej chwili właśnie ją na dolnej powiece. Idealnie się trzyma, ja makijaż robiłam o godzinie 8 rano, a jest 20:30 z tego co widzę na zegarku, także jak widzicie ona się trzyma, nie rozmazuje się pod spodem przy dolnej tutaj linii rzęs, ładnie się trzyma, nic się z nią nie dzieje, pięknie się blenduje i nie mam podrażnienia oczu, nie mam pieczenia jak przy niestety niektórych kosmetykach, także tą kredeczkę też mogę Wam spokojnie polecić. Naprawdę w szafie w Perry jest bardzo dużo kosmetyków, możecie spokojnie się rozglądać. Oczywiście są jeszcze lakiery do paznokci, jest cała gama przecudownych kolorów. Z tej serii z Perry są też jumpy, czyli takie malutkie lakierki. Ja na chwilę obecną w tej chwili nie mam, żeby Wam pokazać, ale gama kolorystyczna tam też jest naprawdę świetna. Muszę Wam powiedzieć, że są też cienie do powiek i w większych takich podwójnych i pojedyncze, bardzo duże, one są też mocno napigmentowane, dlatego ja Wam spokojnie te kosmetyki mogę polecić. To są rzeczy, które ja używam, które ja oczywiście kupiłam za własne pieniążki. Nie jest to film w żaden sposób sponsorowany przez firmę Vipera, ale po prostu lubię te kosmetyki i pomyślałam, że podzielę się z nimi, z Wami, z opinią właśnie o tych produktach. Jeśli mieliście coś z tych kosmetyków, właśnie z Vipery, jeśli coś u Was się sprawdziło, może wyszły jakieś nowości, o których ja nie wiem, to napiszcie mi w komentarzach, ja bardzo chętnie poczytam. No bo jak wiecie, ja lubię kupować nowe rzeczy, nowych rzeczy używać, testować, sprawdzać, czy się u mnie ładnie zachowają na skórze, czy się nadadzą do użytku dla mnie, czy niekoniecznie. A na dzisiaj, kochani, żegnam się z Wami cieplutko. Do następnego filmu. Buziaki, pa, pa.